Dzień dobry. Bak od najlepszego polskiego motocykla, czyli od Sokoła 600. Bak jest oryginalny, nie jest to replika. Pochromowany. Można? Można. Swoje na pewno przeszedł, a wygląda jak nowy. No więc przyjechał pochromowany. Panele boczne i górne lakierowałem sam. No i oczywiście ręczne szparunki, grube bordowe i cienkie złote. No i na życzenie właściciela logo całkowicie namalowane ręcznie pędzlem, bez użycia szablonów. Bo najczęściej te złote, bo po złotej farbie zostają smugi z pędzla, to robię to gąbką. Ale skoro miało być wszystko ręcznie, no to jest 100% ręcznie zrobione. Całe logo, oczywiście wiernie odwzorowane. Panele są dokładnie w takim kształcie, jak wyjechał z fabryki. Za wzór służyły zdjęcia przedwojennych motocykli. Wszystkie stare zdjęcia, jakie się tam dało znaleźć, to obejrzałem. Wszystkie stare zdjęcia i jeden zachowany motocykl w oryginale. Czyli na tym się wzorowałem. Na tych odrestaurowanych wszystkich to nawet nie ma co patrzeć, bo w zasadzie nie ma nawet jednego egzemplarza, który ma wiernie te panele odtworzone. Niektóre są już blisko, ale może ze dwie sztuki znalazłem takie, co tak w miarę, ale szparunek jest nie taki. Na Sokołach było cztery rodzaje loga, nawet może pięć, bo było też z czerwonymi napisami. A różnice polegały na tym, że pierwsze miały szparunek bak jednokolorowy, bez chromu. Stąd tu tak wysoko się ładnie podnosił, dosyć ostro się zakręcał. Tu w tym samym w zasadzie kształcie i druga linia tu wracała. Inaczej jak na Sokole 1000, bo tu był taki bardzo wąski. Były same skrzydełka z napisem CWS. Następny był, były same skrzydełka z napisem PZ-Tinsch. I wtedy już nie było długiego tego szparunku, tylko w tym miejscu gdzieś tak szedł. Już był taki krótki. Następnie był znaczek dokładnie tak jak tu, czyli skrzydełka PZ-Tinsch. Tu wyżej, tu gdzie jest napis Sokół, a pod spodem dużymi takimi cyframi było napisane 600. I to jest, a to logo jest ostatnia, już ostatnia wersja. Skojarzyło mi się z Hayabusą, bo Sokół, najlepszy polski motocykl. Hayabusa w tłumaczeniu na polski to znaczy wędrowny Sokół. I prawdopodobnie najlepszy motocykl w ogóle. Czyli takie skojarzenie. Skojarzenie się wzięło stąd, że kawał drogi do mnie miał, więc można powiedzieć, że przywędrował. Dlatego Hayabusa. Wymiary szparunków, oczywiście, to wszystko jest wiernie. Szerokość taka jak w oryginale była. Wszystko jest identyczne. Jedyna taka drobna modyfikacja to tu z tyłu. Często się kończyło na tym załamaniu. A ja tu pojechałem do końca, bo ładniej wygląda. No i na jednym ze zdjęć, gdzie tu z góry widać trochę pod kątem bak. Tak się ta linia kończy. Nie dam głowy uciąć, że to nie jest jakiś cień, ale widać, że tu są skończone. Czyli jeżeli to nie moja pomyłka, to jest 100% oryginał, a jeżeli nie, no to jest takie małe odstępstwo. Pod tym kątem ładnie widać, jak ten przód się
unosi do góry linia zbiornika. No i ten przód tego panelu taki jest wysunięty. Tak musi być. Nie może być zbyt krótki. Widać dolną linię, zwróćcie uwagę. Jest bardzo charakterystyczny. Taka maszyneria. Ładny będzie. Sam ten chrom to robi robotę. No i te szperunki. Fajnie wymyślone, bo bordowo-złote. Pasuje idealnie. No to tyle. Pokazałem, co zrobiłem. To na razie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.